Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 72 odcinek z Car Mechanic Simulator 2018. Tak jak zapowiadałem, naprawiłem te trzy auta, które miałem, które znalazłem w stodole. To jest Bentley za 70 tysięcy. To jest Interceptor, ale wiecie, on miał tą wadę, że nie można było naprawić drzwi. A tu akurat to auto miało drzwi, ale niestety ich naprawić się nie da. Stąd stan nadwozia jest tylko 99%. Sprzedają. I tutaj De Tomaso Pantera. Dziwnie tanio. Ale też sprzedaję. Ok, to jest ten samochodzik, który mam przygotowany. Ale do końca nie wiem. A właśnie, słuchajcie, nie mam wszystkiego zrobionego. Więc będziecie obserwować to, jak jestem w trakcie zakupowania części. Jeszcze tutaj zobaczę w moim magazynku, co mam. Czy mam coś w ogóle? Chyba powinienem mieć. Ale tak mi się wydaje. Ósemeczka. Tak, tutaj mam jakby już przygotowane część silnika. Oczywiście nie wszystko, bo nie wiem, jak on tam się składa. A tutaj mam części, które muszę zakupić. Już ponaprawiałem, co się dało. A teraz zobaczycie, jak ja sobie tutaj kupuję wszystko. Amortyzator dwuhaczowy, tylny typ B, bęben, dolne ramię wahacza. Na pewno było to. Nigdy nie wiem, jaki łącznik, no więc tutaj się wstrzymam. Hamulce, bębny i na pewno klocki będą potrzebne i wentylowana naprzód. To na pewno. Dobra, ja od razu sprzedaję wtedy już to, co mam na składzie. Felgi sobie na później zostawiam. Końcówkę mamy. Łącznik mamy typ B. Dwie obejmy muszę kupić. Piasta przednia. Łącznik typ B, cztery małe tuleje, dwie obejmy, piasta przednia mamy. Raz, dwa, tak, to jest elegancko, półoś tylna sztywna, resor piórowy. Sprężyna przednia, stabilizator przedni. Tuleja gumowa, obstawiam, że będzie 12 sztuk. I dwie zaślepki, które zawsze trzeba kupić. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11 i 12, zgadłem. Jeden tłoczek muszę kupić jeszcze. Zbiornik paliwa i dwa zaciski. Zbiornik w silniku, kategoria. No i mamy wszystko. No nie wszystko. Jeszcze tutaj trzeba kupić oczywiście felgi i opony. Felga. Potrzebuję dwie sztuki. Basic 2, 15. Dwie sztuki mamy.
I opony. Standardowa 165, 65, 15. To jest ważne, że trzeba zawsze wybierać wielkość w pierwszej kolejności, bo jak tu zaczniemy zmieniać i potem przejdziemy na wielkość, to się tutaj zmienią wartości, więc to jest mega ważne. Ok. To dzisiaj troszeczkę od końca, żeby nie było tak nudne jak zawsze. No, że nie jest nudne, ale żeby było inaczej, tak? Dzisiaj, kto nie zauważył i nie oglądał poprzedniego odcinka, będzie... a na miniaturce będzie widać Amazon... A nie Amazon, Volvo 123, ale też się nazywa Amazon czy Amazon. Nie wiem, jak to się wymawia. Proszę bardzo, oponka druga się robi. I jeszcze jedna. A w sumie mogę już zawieszenie tutaj zacząć montować. Na razie widzę, że to wszystko jest kompletne. W tym przypadku zbiornik mamy. No nie mamy pompy paliwa, ale to zaraz sobie tutaj kupię. Pompa paliwa w kategorii silnik. Jest. Kupię od razu, bo wiecie, mogę zapomnieć i co wtedy, nie? Tak. Resor piórowy. W 2015 był DLC, chyba nawet jako pierwszy dodawany gratis mały Fiat. Szkoda, że w tej nie dali kolejnego jakiegoś auta, nie wiem, dużego Fiata. Albo Poloneza. Albo Serenę. Był fajny taki polski akcent. Dobra. Teraz druga strona. Autko chyba z lat 50. Także taki klasyk. A Volvo w sumie słynęło i słynie z solidności. Więc samochodzik. Porządny. Ma ciekawostkę w środku, że wskaźniki były tak jak później w dużym Fiacie, czyli taka kreska, nie było licznika normalnego, okrągłego. Proszę bardzo. Dobra, wezmę od razu tę oponkę. I to są wszystkie. Nie, jeszcze jedna została do wyważenia. No tu nie mam niestety tej części, to jeszcze później. No i też nie mam innego samochodu, więc my dzisiaj też się wybierzemy do szopy, a później się wybierzemy.
Oprócz tych pieniędzy przybywa 796 tysięcy. Żaden patch się nie pojawił. Nadal pracuję. Gram na wersji 1.5.11. Dobra, jest opona. Teraz jeszcze druga strona. No nie spodziewałbym się jakichś super osiągów po tym samochodzie, no ale tu ma być przyjemność z jazdy, a nie szaleństwa na drodze. Chociaż pewnie w swoich czasach tutaj osiągał niezłe osiągi to auto miało. Wiadomo, że do tych super aut, które powiedzmy do Lamborghini trochę mu brakuje, no ale... Zresztą zobaczymy, jak to będzie. Może się mylę. Wiadomo, że tu mamy wersję sportową, więc tutaj może pokazać pazur. Dobra. Gra i buczy. To już mamy. Zawieszenie mamy zrobione. Teraz wezmę części z silnika. I spróbujemy to złożyć do kupy. Nie mam tu za dużo części, ale... Tam się jeszcze coś dorobi. Na pewno akumulator mogę włożyć. Mogę włożyć chłodnicę. I serwo. A silniczek będziemy składać sobie już tutaj i tutaj. Lub silnik R4. Powinno nam pójść bardzo szybko. To chyba najprostszy z silników w tej grze. Mogliby dwusuwy zrobić, nie? Tutaj na naszym bloku. Tutaj wschodnim. Te dwusuwy były dość popularne. W ogóle marzy mi się taka gra, że można było taką historyczną przejść drogę, czyli od takiego magazynu, takiego garażu z lat, nie wiem, przed jeszcze Fordem T, i potem ten rozwój cały, taka kapsuła czasu. Teraz odwrócić silnik. No właśnie, to czasami różnie tu chodzi wszystko.
Nie mam koła pasowego. Korektor dolotowy też MPI nie jest. A to i pokrywa wał korozrządu. No to trzeba kupić. Chyba było 5 sztuk pokryw, nie? Tutaj kołopasowe R4. I MPI to był chyba, nie? Pasek klinowy typ A, ale to za chwilę. Przepustnica. I tu jeszcze listwa wtryskowa. MPI chyba. Pokrywa głowicy muszę kupić, oczywiście. Pokrywa głowicy i będę musiał pewnie przewody jakieś kupić. Tylko które? Chyba te. No i dobra, i mamy komplet, silnik złożony. Także samochodzik prawie kompletny. A jeszcze tam rurę trzeba wydechową jakąś. Skrzynię biegów zamontować. Zobaczę, jak to wygląda. Tu nawet napęd mamy na tył. Więc będziemy mogli kręcić bączki. Tutaj rozrusznik muszę kupić. Rura wydechowa początkowa.
Nie widzę tej rury. No to będzie chyba ta. Dobra, i tu będę musiał kupić jeszcze kolektor wydechowy. I ta rura się tu kończy niestety. No dobra. Zobaczmy. No i myślę, że to będzie 100%. Jaczkę, nie ten klawisz. No mamy 100%. Teraz tylko troszeczkę nie to. Odświeżyć auto. Myślę, że taki szary można by go zostawić, takiego szaraczka. Co wy na to? Byłby taki ładny klasyk. Chyba, że go białego zrobić. Brakuje mi lewego lusterka, zderzaków, prawego światła. Bagażnik, wiadomo, maska, wiadomo. Lewego lusterka. Nie wiem, jak tam były światła, ale już biorę, trudno. Ciekawe, czy jest tuning do tego auta. Nie, to są takie, wiecie. Ojej, przecież kupiłem drzwi. Nie kupiłem. Byłem pewien, że kupiłem. Jest maska. Piękny chrom. Tu jest Mołdawia? Serio? No to weźmiemy sobie Mołdawię. Dobra. Tablice. No i tu będzie autko 43.
Dobra. Mamy na 100. O czymś zapomniałem. Kierownica, a no tak, jeszcze wnętrze. Ładnie jest napisane. Wiem, jaka kierownica. A w tych autach, które nie są modowane, nie zawsze jest napisane, tylko pisze kierownica. Tutaj dokładnie wiem, jaka kierownica. Nie, może się coś zmieniło w popatrzu, ale siedzenie i kierownica byłem. Nie muszę zgadywać, co do wnętrza, nie? Dobra, sobie go ustawię na razie tutaj. Na razie jest taki łaciaty, ale spokojnie, wszystko się da zrobić. Tylko mi tu wyskoczyło. Nie lubię, jak mi tak wyskakuje, bo teraz nie wiem, jak mam teraz to ogarnąć. Nie mogę zmienić trybu, serio? Czemu nie mogę zmienić trybu? Dobra, jest. No i teraz mi wskoczyło znowu. Oj, to jest słabe. Dobra. No w takim razie to Volvo pójdzie sobie teraz na lakierowanie. Naprawdę nie sprawdziłem, czy mam 100%. Chwileczkę. Mam na 100% wszystko. Zastanawiam się, czy nie podnieść jasności. Jak już podniosę jasność, to już zmienię barwę, nie? No zobaczmy, jak tak by wyszło. Trochę mydelniczka, trochę morski. Takie auta kiedyś były. Słuchajcie, tak to wygląda. Tutaj mamy ładne logo Volvo i w ogóle ładny napis tutaj Volvo. Charakterystyczne tutaj są takie wysunięte mocno do przodu lusterka. Tu taka płetwa. Dodatkowo z tyłu mamy ładny też napis Volvo. 1, 2, 3 GT. Ciekawe tutaj rozwiązanie. Wlew paliwa jest tutaj z tyłu nad zderzakiem. Wsiądźmy zatem. No i to co mówiłem, tutaj prędkościomierz taki tutaj. Taka kreseczka po prostu. Znaczy nie wiem, czy ona się wypełnia, czy po prostu się przesuwa, ale podobno rozwiązanie potem wprowadzono w Fiacie. Tylko tam była taka kreska wypełniająca się. Oczywiście popielniczka musi być, jak na tamte czasy. Tu takie charakterystyczne torebeczki na różne rzeczy. No właśnie, coś jak w syrence. I skrzynia biegów, która tak wychodziła jakby z, tutaj z tego panelu. Tam ze środka. Śmieszny układ. No dobrze, to w takim razie przejedziemy się chyba tym wolwiaczem, nie? Trochę taki smutny, no ale... dobra, bierzemy go na długą prostą. Mogłem go zrobić jaśniejszego. Albo czerwonego może. Albo ciemnego jakiegoś bardzo. Może czarnego, jak czarna Wołga. Dobra, już zdecydowałem, że jest taki. Nic nie będę zmieniał. I tak szybko poszło, w pół godziny.
Ładnie tutaj złożyłem. Dobra, jest logo, jest dobrze. Trwa ładowanie. Nie wiem, czy go ładują na lawetę, czy gdzie, ale trwa. Dobra, udało się. Jest sukces. No niestety tu prędkościowicz nie działa, ale się domyśliłem, że nie będzie działać. Nawet obrotomierz nie działa, szkoda. Dobra, jedziemy sobie tutaj tą bryczką. Tak wygląda Volvo, ślicznie. Tylko print screen nie mogę zrobić. No i tyle wyciąga, 150, 160 na godzinę. To 64. 11 do setki. Można by nad nim podpracować. Popracować nad nim. Być może nawet to zrobię w przyszłości, albo sobie wezmę drugiego Volvo, bo bardzo ładny samochód jest. I zrobię sobie jakiś wypasiony i w miarę poprawny, tam wiadomo tego wydechu nie był zrobiony wydech, ale miał akumulator, miał zbiornik paliwa, więc jako auto modelskie powiedzmy, że poprawne. Bez szaleństw. Dobra, to byłoby na tyle z Volvem. W takim razie do stodoły, znaczy do szopy. Tak, ja już chyba nie mam żadnych tam, wiecie czego, nie? Chyba map, znaczy mapy mam, tylko nie mam zaznaczonych tych map na mapie. Zobaczmy. No tak, nie mam. Sobie wezmę 5 map, trzeba je wykorzystać. Albo nawet 10. Nie pamiętam, pod którym to ja miałem. Pod czwórką chyba. Serio? Ich było więcej. Ktoś mnie tu okradł. Nie, no byłem pewien, że ja miałem tych map więcej. Wiecie co? To jest... Nie, może mi się tylko wydawało, że ich tyle było. Dobra, zaznaczam w takim razie wszystkie, które mam. No a potem na kolejne trzeba będzie popracować nad zleceniami. Zrobi się zlecenia. I wtedy będziemy działać, nie? No tak, nie mam więcej. Kurczę. A mi się wydawało, że ich było aż tyle. Może tak ten czas szybko leci. No to do szopy. Muszę sobie zanotować w ogóle. Volvo. Mojej listy magicznej i zaraz zobaczymy, co tutaj nam koło fortuny wylosowało, a może nic nie wylosowało. Jak nie, no to wiadomo, idziemy na złomowisko, tam mam nadzieję, że coś się znajdzie.
cisza. Uwaga, werble. Dobra. Jesteśmy tutaj gdzieś. Już Forda widzę. Też pozbieram te części. Nie wiem, czy było się można tak. Tego Forda, którego nie za bardzo lubię, bo jest troszeczkę niedopracowany. Ma problem z tymi oponami w ogóle. No ale biorę go, no co, muszę go naprawić i tyle, nie? Co my mamy tutaj? Bolt Reptilie pewnie, nie? Jak żeby inaczej. To garaże. Naprawię to, mam nadzieję, że w kolejnym odcinku to już będę milionerem. No ale to się okaże oczywiście. I co my tu mamy? Czyżby... No kurczę, jak obrodziło. Tak to, jak tak to nie mogłem wylosować, a teraz... No to te diable jak zrobię, to już na pewno będę tym milionerem w kolejnym odcinku. No ale już pozbieram te części. Żeby było fajnie. Przydałby się Dodge, przydałby się Bentley. Czemu tego nie ma? No tam już nic nie ma. No, czyli muszę się wybrać niestety na zimowisko. Dziwne, że mapy shop nie ma w takiej shopie na przykład. Nie? To byłoby ciekawe. No dobra. To byłoby na tyle z shopy. Wracam do garażu. Kup części. No troszeczkę tutaj zeszło mi z konta. Ale na złomowisku auta są tanie. Tylko widzicie, że trzeba naprawdę dużo części dokupywać, więc silnik prawie od zera trzeba zawsze robić. Dobra. Naprawmy to, co mamy. Sporo tych części wyszło. Sprzedam. Wszystko. Dobra. Coś tam pewnie zarobiłem. To jest ciekawe rozwiązanie, prawda? Mam tutaj wycięty otwór i możemy sobie tutaj mieć bardziej wypasione autko. No tu niestety tutaj bez zmian. Wiadomo. Będą to robić i będą to robić. Idziemy na złomowisko. To będzie mi kosztować 250, no niestety.
No, trochę to wczytuję oczywiście, no bo wiecie, na zoomowisko pojedziemy, dojedziemy. Trochę to zajmuje. To ciekawe, ekran się pojawia na samym końcu prawie ładowania. Zamiast na początku. Dobra, co my tu mamy na wprost? A nie, no nie kupię tego. Salem Flamo, mam jedno do zrobienia. Co my tu mamy? O, Dodge'a, super. Będziemy go robić. W końcu się udało. Do garażu oczywiście. Co prawda tego, ten Dodge jest w bardzo opłakanym stanie. Ale już wiecie, co będzie w kolejnym odcinku. Tutaj mamy Chieftaina TBX-a, nie biorę. Tutaj mamy Forda. Dziękuję. Jeszcze się przejdę, zobaczę, co tu jest ciekawego. Że jeszcze coś utrafię jeszcze. Bolta Hellcata, nie, dziękuję. Katagiri Katsumoto, nie, dziękuję. Chevy Nomad, oj, w żadnym wypadku. Mówię, z shopy bym wziął, bo to można naprawić, a tutaj to za duża inwestycja, żeby się w to bawić. Dobra, i tutaj też nic nie ma. Więc przynajmniej trafiłem na jedno. Jak to mówią, trafiło się ślepej kurze ziarno. Trafiło się. Dodge się trafił w końcu z DLC-ka tego pierwszego płatnego. No, jak ktoś kupował ze Steam'a grę, to dla niego pierwszą płatnym DLC była Mazda. Ale akurat pudełkowa wersja mają Mazdę za free, więc mamy Dodge'a. Super. Także zeszło nam trochę czasu na szukaniu auta. Gdzie ono jest? Tu jest. Możemy sobie usiąść na chwilę. Tak to wygląda. Automatic. Tak wygląda. A on będzie dużo lepiej wyglądał, jak go zrobimy, więc tutaj nie zrażajcie się. Będzie na pięknym samochodem. Z pięknym silnikiem i zrobimy go tak, że normalnie super. To tyle, do następnego odcinka. A, dobra, no to pojedźmy sobie na to lotnisko, niech będzie. Z wolwiaczkiem, który będzie się rozkręcał bardzo wolno i pewnie w ogóle nie będzie palił gum, więc tutaj niestety pewnie tutaj to nie wypali. Miarę szybko się załadowało, proszę bardzo. Widzicie, jak jedzie długo? Ale coś mają te samochody z tamtych czasów. Amerykańskie były większe, te były mniejsze, ale nie wiem, super i tak mimo wszystko te kształty są jakieś takie. Mam nadzieję, że to gdzieś będzie wracać do nas. To już wracało, była taka era retro, ale mam nadzieję, że tutaj nowe retro i mam nadzieję, że tutaj się tutaj... Oj, zagapiłem się. I też zmieni to i samochody będą. Tak, patrz, chciałem zobaczyć, czy pracują opony. Słabo to widać. Karoseria pracuje, ale opony chyba nie. Bo ja pamiętam jeszcze z Mafii 2, że tam po prostu normalnie opony pracowały. Dobra. Cała naprzód. Może trochę.
No do setki w 11 sekund. No to jest taki przeciętny jak teraz. No tak każdy samochód chyba tak ma. No to było ponad 50 lat temu. Dobra, nie będę go już katować. Zobaczmy, jak on sobie tutaj radzi jeszcze. I czy w ogóle sobie radzi. O, chyba się nie doczekam tego palenia gumy. No tak to się kręci. A więc... no nie ma tyle mocy. Trzeba było wymienić silnik. Ale jak będzie w przyszłości możliwość, to sobie wymienię na mocniejsze i będziemy wtedy wariować olbiaczkiem. Do następnego odcinka. Cześć.